Informacja, publicystyka, sport i rozrywka. Jesteśmy z Państwem od 25 lat. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Bardzo ładnie. Możemy wypić lampkę szampana za pomyślność i programu miejskiego, i bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej. Nie pomoże puder z róż, kiedy buzia stara już. Jeszcze raz. Bagdad, Jarosław Lewandowski. Więcej tych telewizyjnych wspomnień nieco później. A od czego zaczynamy? Nowe połączenia z bydgoskiego portu lotniczego. Każdy kolejny kierunek jest jak najbardziej wskazany. Promocja poprzez połączenia lotnicze jest naprawdę bardzo skutecznym narzędziem promocji. Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę delegatury IPN w Bydgoszczy. Mieściła się w przeróżnych miejscach, w przeróżnych lokalizacjach, które były, no żadna z nich nie była doskonała. To jest zespół już w tej chwili ponad 60 pracowników, kilkudziesięciu wybitnych specjalistów. Okrągły stół edukacyjny, bydgoska debata o przyszłości szkoły. Brak po prostu pieniędzy na to, żeby ta szkoła wyglądała rzeczywiście tak, jak powinna. Chcemy wysłuchać społeczeństwa, rodziców, nauczycieli, uczniów. Wraca lotnicze połączenie Bydgoszczy ze stolicą. Od 27 października samoloty LOT-u znowu polecą do Warszawy. Podróż w jedną stronę ma zająć 50 minut. O nowym połączeniu poinformowano podczas konferencji prasowej w siedzibie bydgoskiego portu lotniczego. 50 minut. Tyle czasu zajmie pasażerom lot z Bydgoszczy do Warszawy. Pierwsze rejsy rozpoczną się pod koniec października. Na pokład samolotu wejdzie około 80 pasażerów. Każdy kolejny kierunek jest jak najbardziej wskazany, chociażby dla rozwoju samego miasta. Korzystamy z tego tak naprawdę. Coraz częściej jeździmy do Warszawy. W celach jakichś tak turystycznych nawet, czy jakichś tam biznesowych. Ma być szybko i komfortowo, zapewniają władze portu i przedstawiciele LOT-u. 27 października jest zaplanowany pierwszy rejs i rejsy będą funkcjonowały 10 razy tygodniowo, 5 razy w godzinach nocnych. We wtorki, środy, czwartki, piątki, niedzielę będziemy startować z Warszawy o 23, aby przed północą jeszcze być w Bydgoszczy. I wcześniej rano samolot będzie wracał do Warszawy. Połączenie z Bydgoszczy do Warszawy funkcjonowało do 2015 roku. Rejsy zostały zawieszone ze względu na niską opłacalność. Po latach połączenie powraca na nowo. W jego przywrócenie zaangażowały się władze Torunia, województwa, a także posłowie z regionu. Do mnie też trafiali mieszkańcy, trafiały różne osoby z różnych środowisk, tak jak przedsiębiorcy, inwestorzy, i oni mówili o potrzebie właśnie takiego połączenia lotniczego. Obecnie port lotniczy w Bydgoszczy realizuje połączenia w 8 kierunkach. Najbardziej popularne to Bydgoszczy-Londyn, Dublin czy Frankfurt. Do końca października funkcjonują także loty czarterowe. Ilość w tym przypadku ma znaczenie, bo im więcej połączeń, tym popularniejsze jest lotnisko. Ale by przyciągnąć przewoźników, władze Bydgoszczy, Torunia i województwa w ramach umowy płacą Ryanairowi za promocję na pokładach samolotów. Tak zwana umowa marketingowa obowiązuje jeszcze rok. W zamian przewoźnicy chętniej korzystają z bydgoskiego lotniska. Obecnie trwają negocjacje w sprawie nowej umowy, która mogłaby zagwarantować jeszcze więcej nowych połączeń lotniczych. Władze Bydgoszczy nie komentują sprawy. Nieoficjalnie ratusz nie jest zainteresowany, bo nowe warunki finansowe uznał za niekorzystne. Partnerzy uznają, że nie chcą nadal z nami współpracować, no to będziemy sobie radzić sami. Ja mogę tylko z dużą stratą oczywiście dla nas wszystkich, bo tak jak powiedziałem, promocja poprzez połączenia lotnicze jest naprawdę bardzo skutecznym narzędziem promocyjnym. Władze samorządu województwa zapewniają, że rezygnacja z umowy marketingowej nie wchodzi w grę. Podobnie uważa wiceprezydent Torunia, mimo że wcześniej pojawiły się informacje, że miasto również chce wycofać się z negocjacji. Mamy realizowaną umowę, trwają negocjacje i nieroztropne byłoby z mojej strony potwierdzać wiarygodność pana źródła lub jemu zaprzeczać. Obecna umowa marketingowa między przedstawicielami Bydgoszczy, Torunia, Urzędu Marszałkowskiego a Ryanairem obowiązuje do 2020 roku. Najprawdopodobniej zostanie przedłużona. Bydgoszcz, Agata Chełka-Wnuk. To będą zupełnie inne warunki pracy naukowców, m.in. obszerna powierzchnia wystawienniczo-konferencyjna, biblioteka i księgarnia. Trwa budowa nowej siedziby bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. Będzie gotowa w 2021 roku.
to kasety VHS, na których nagrane są kazania księdza Jerzego Popiełuszki, a także sekcja zwłoki, wizja lokalna czy pogrzeb kapelana Solidarności. Bydgoska delegatura IPN pełna jest takich niezwykle cennych filmów, zdjęć i dokumentów. Trochę się poszczęściło, bo bezpieka pod koniec lat 80. nie zniszczyła aż tylu, nie dała rady zniszczyć aż tylu dokumentów, co w innych miejscach, stąd ta obfitość akt. No i dla historyka to jest największa radość móc pracować na materiałach archiwalnych. Dowody, które znalazły się na regałach magazynu IPN, pozwoliły m.in. skazać w ubiegłym roku byłych generałów SB, odpowiedzialnych za tworzenie obozu wojskowego w Chełmnie w czasach PRL. Ogromne zbiory nie mieszczą się jednak w ciasnych, wynajmowanych pomieszczeniach, stąd decyzja o budowie siedziby bydgoskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Grudziąckiej. Mieściła się w przeróżnych miejscach, w przeróżnych lokalizacjach, które były, no żadna z nich nie była doskonała. A w żadnej z nich nie można było zrobić adaptacji takich, które by doprowadziły do ideału, no bo to nie było nasze. Teraz ma być idealnie, bo budynek powstaje zgodnie z potrzebami IPN-u. Pod inwestycję, która będzie kosztowała 37 milionów złotych, wmurowano kamień węgielny. Będą tu od 2021 roku magazyny, biblioteka, księgarnia, sala konferencyjna, ale przede wszystkim najlepsi historycy. To jest zespół już w tej chwili ponad 60 pracowników, kilkudziesięciu wybitnych specjalistów i to na skalę naprawdę bardzo znaczącą. Tu podkreślam chociażby dorobek naukowy doktora Tomasza Cerana, historyka nowszych czasów, czy chociażby z młodego zespołu zajmującego się nowszymi czasami, dr Krzysztof Osiński. Od 20 lat Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się gromadzeniem i zarządzaniem dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi między 1944 a 1989 rokiem. Również ściganiem zbrodni nazistowskich i komunistycznych, ale także działalnością edukacyjną. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Przepraszam Państwa za pomyłkę w podpisie. To był oczywiście Mirosław Golon, szef IPN w Gdańsku. Kolejne tematy. Więcej pieniędzy i mniej przeciążenia nauką to postulaty uczestników Okrągłego Stołu Edukacyjnego w Bydgoszczy. W dyskusji o przyszłości oświaty wzięli udział przedstawiciele rządu, kuratorium, nauczyciele i rodzice uczniów. Wnioski zostaną przekazane do Warszawy. Były galowe stroje i akademie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przeszło już do historii. Przed nauczycielami, uczniami i ich rodzicami trudy roku szkolnego. Jaki będzie? Bez gimnazjów, za to ze szkołami średnimi, do których trafili uczniowie dwóch roczników. To efekt reformy oświaty, której głównym założeniem ma być budowanie nowoczesnej szkoły. By osiągnąć cel, potrzeba dialogu osób i instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Taką rolę pełnić mają w całym kraju spotkania przy Okrągłym Stole. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim jego uczestnicy przedstawili konkretne postulaty. Jest naprawdę problem, żeby to wszystko zrealizować. To jest problem przede wszystkim dla uczniów, tak? Że mają bardzo dużo godzin, dużo jest tego materiału i myślę, że tutaj trzeba było troszeczkę jakichś przesunięć zrobić, bądź też ograniczeń. Chodzi o to, żeby status zawodu nauczyciela był właściwy, jego godność, jego zaufanie i szanowanie tego zawodu. Oczywiście związane jest to też z pieniążkami dla nauczycieli, bo to jest nierozerwalne. Jak również programy nauczania, żeby były właściwie dostosowane, nieprzeładowane, żeby uczniowie mieli szansę się uczyć. Jednym z najważniejszych problemów szkół, głównie w niewielkich miejscowościach, są zdaniem rad rodziców zbyt małe środki przeznaczone na funkcjonowanie tych placówek. Brak po prostu pieniędzy na to, żeby ta szkoła wyglądała rzeczywiście tak, jak powinna i jakby wszyscy tego oczekiwali, jak to jest wszystko wszędzie pięknie napisane. Także przede wszystkim, jeżeli będą pieniądze, to wszystko można zrobić. Wśród postulatów znalazły się między innymi także zmiany w ocenianiu uczniów z takich przedmiotów jak religia, plastyka czy muzyka. Tu zamiast ocen miałyby być zaliczenia. Wnioski z Kujawsko-Pomorskiego Okrągłego Stołu zostaną przekazane do Ministerstwa Oświaty. Myślę, że to bardzo dobrze, że te rozmowy przeniosły się z Warszawy do poszczególnych województw, że każde województwo i każde środowisko z danego regionu będzie mogło wypowiedzieć swoje zdanie, wypowiedzieć swoją opinię na temat tej sytuacji. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze przed wakacjami podczas nauczycielskich protestów zapowiedział podjęcie ogólnonarodowej debaty nad przyszłością polskiej oświaty. Chcemy
wysłuchać społeczeństwa, rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły i pochylić się później nad tymi wnioskami. Będziemy toczyć debatę, będziemy toczyć dyskusję wokół 5 zagadnień tematycznych, tych samych, które były w tak zwanym warszawskim okrągłym stole, a więc to będzie uczeń, rodzic i nauczyciel w systemie edukacji, nowoczesna szkoła i jakość edukacji. W bydgoskim spotkaniu wzięło udział 60 osób. Iwona Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeńca jeszcze w programie. Zarzuty dla opiekunki za stosowanie przemocy wobec dzieci w gminnym żłobku w Żninie. Wojewódzkie obchody w Solcu Kujawskim upamiętniają rocznicę porozumień sierpniowych. Opiekunka zatrudniona w żłobku gminnym w Żninie usłyszała zarzuty znęcania się nad dwojgiem dzieci, 3-letnią dziewczynką i 3-letnim chłopcem. Kobieta, gdy dzieci nie chciały spać, miała podduszać je poduszką i zakrywać ich twarze kołdrą. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Sprawą zajęła się prokuratura. W żłobku gminnym w Żninie miał miejsce incydent polegający na nagannym w ocenie dyrekcji zachowaniu jednej z opiekunek w stosunku do dwojga dzieci, które były pod opieką tej placówki podczas ich usypiania. Były to dzieci z grupy starszaków. Po zakończeniu dnia pracy dyrektor weszła w posiadanie wiedzy od innej z pracownic, że opiekunka zachowała się w sposób wysoce nieodpowiedni wobec tych dzieci. Następnego dnia, czyli 22 sierpnia, nastąpiło sprawdzenie nagrań z kamery, które potwierdziły, że wydarzenia mogły stanowić naruszenie prawa. Opiekunka usłyszała zarzut znęcania się nad dwojgiem dzieci. Agnieszka B. nie przyznała się do winy. Złożyła obszerne wyjaśnienia, które w ocenie prokuratury zmierzają do uniknięcia przez nią odpowiedzialności karnej. Prokurator zastosował wobec kobiety poręczenie majątkowe i środek zapobiegawczy polegający na powstrzymaniu się od działalności związanej z opieką nad małoletnimi. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Według relacji rodziców opiekunka miała zmuszać dzieci do spania, podduszać poduszką, zakrywać ich twarze kołdrą, szarpać i stosować wobec nich przemoc. Wszystko miała zarejestrować kamera monitoringu. Kobieta została zwolniona z pracy za porozumieniem stron. To był początek końca komunizmu w Polsce. 31 sierpnia 1981 roku w Gdańsku podpisano porozumienie między przedstawicielami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego pod przewodnictwem Lecha Wałęsy a stroną rządową. Na mocy porozumień sierpniowych powstał pierwszy niezależny związek zawodowy NSZZ Solidarność. W Solcu Kujawskim odbyły się wojewódzkie uroczystości upamiętniające bohaterów tamtych dni. W lipcu 1980 roku w różnych częściach kraju zaczęły wybuchać spontaniczne strajki pracownicze. Była to reakcja na podwyżki cen mięsa. Do końca lipca władzom udało się załagodzić sytuację, jednak kolejna fala protestów wybuchła 4 sierpnia. Wkrótce strajkowano niemal w całym kraju. To była walka o podmiotowość pracownika, o godność, jak i również o to, żeby każdy mógł wyrażać swoją wolę, żeby był, prawda, traktowany tak, jak należy. Postulaty dotyczyły głównie podwyżki płac oraz zaniedbanych spraw pracowniczych i socjalnych. Z czasem coraz większe znaczenie dla strajkujących miały postulaty polityczne, w tym główny możliwość zakładania niezależnych związków zawodowych. Realizację tego postulatu umożliwiało podpisanie 31 sierpnia w Gdańsku porozumień sierpniowych między strajkującymi a rządem PRL. 17 dni później w Gdańsku utworzono niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Żyliśmy prawie 50 lat pod nadzorem komuny Związku Sowieckiego i ludzie czekali, bo to nie tylko chodziło o chleb, ale chodziło również o honor, o ojczyznę. Byliśmy zniewoleni, chcieliśmy się wyrwać z tego bloku. 39. rocznicę wydarzeń sierpniowych upamiętniono w Solcu Kujawskim, gdzie odbyły się wojewódzkie uroczystości. Kwiaty pod obeliskiem poświęconym ludziom Solidarności złożyli związkowcy oraz przedstawiciele władz. Sam ruch Solidarność ja bym przyrównał do takiego sita i wiatr historii dokonał takiej selekcji. Nie mówię tu o ludziach, mówię o wartościach, że ziarno wartości się ostało, natomiast plewy i pewnego rodzaju eksperymenty społeczne, one odeszły. Za zasługi na rzecz budowania polskiej suwerenności medalami marszałka uhonorowano 5 działaczy. Wręczono także medale Solidarności zasłużone dla regionu bydgoskiego. Ruch Solidarności był bardzo masowym ruchem. Był to ruch właściwie społeczny. Mówię w czasie przeszłym, ale wiemy, że dziś Związek Zawodowy Solidarność również odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu społecznym. NSZZ Solidarność jest największym związkiem zawodowym w Polsce. Solec Kujawski, Błażej Karczmarczyk.
Teraz zmieniamy temat. Ulica Chełmicka we Włocławku zostanie przebudowana. Z drogi, która do tej pory była przeciwpożarową, będą mogli korzystać także mieszkańcy miasta. Przebudowę sfinansują Lasy Państwowe, które ogłosiły przetarg na wykonawcę inwestycji. Ulica Chełmicka to leśna droga pożarowa. Wkrótce powstaną tu jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa. Mieszkańcy Włocławka czekali od nie tylko wielu miesięcy, ale od wielu lat na to, żeby ta droga wreszcie była drogą bezpieczną, komfortową. Tak by można było dojechać do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale także do otwartej przed rokiem stacji pogotowia ratunkowego. Nowa jezdnia finansowana będzie z budżetu Lasów Państwowych. Realizujemy wiele społecznych celów, które wynikają z tej funkcji społecznej lasów i takim celem jest również to, że budujemy drogi wspólnie z samorządami. W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca robót. Budowa kilkuset metrów nowej drogi potrwać ma zaledwie tydzień. Polityka senioralna i aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Tym w Sejmie chcą zająć się kandydaci Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Dużo się mówi o polityce senioralnej 70+ i tu w tym zakresie należy rzeczywiście dużo działać. Według kandydatów Koalicji Obywatelskiej najważniejsza jest inwestycja w człowieka. Kandydaci lewicy do Sejmu uważają, że wprowadzona reforma edukacji okazała się porażką rządu. Zdarza się, że dzieci w szkołach podstawowych kończą zajęcia późnym popołudniem, a w szkołach średnich po 17 czy 18. I to jest prawdziwa twarz tej reformy, która była zapowiadana jako wielki sukces rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny element to programy nauczania, które nie są dostosowane. Kurator oświaty odpowiada, że na temat podstawy programowej powinni wypowiadać się fachowcy, a nie politycy oraz, że rodzice uczniów nie zgłaszają zastrzeżeń do planów zajęć. 10 lat temu było mniej więcej tyle samo uczniów w systemie, ile jest teraz i mniej więcej tak samo kończyły się zajęcia. Jeśli wówczas z tym planem poradzili sobie i rodzice, i organy prowadzące, i dyrektorzy szkół, w związku z tym jestem przekonany, że również w tym roku będzie taka sama sytuacja. Lewica deklaruje podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, więcej internatów oraz rezygnację z lekcji religii na rzecz języków obcych. Zniesienie podatku dochodowego i dobrowolna składka ZUS to główna propozycja programowa Konfederacji Wolność i Niepodległość. Dzisiaj, jeżeli ktoś zarabia 2,5 tysiąca złotych na rękę, to dodatkowo musi zapłacić 1700 zł dla państwa przez podatek i składkę ZUS-owską. Czyli tak naprawdę te 1700 zł zabiera mu państwo. My postulujemy, żeby te pieniądze zostały u ludzi w kieszeniach. Kandydaci Konfederacji popierają także zniesienie podatku od emerytury i wprowadzenie ulg podatkowych dla małych i mikroprzedsiębiorców. Zdrowie, ekologia czy przedsiębiorczość to niektóre z punktów programu wyborczego koalicji bezpartyjni i samorządowcy w województwie kujawsko-pomorskim. Sejm ustanawia ustawy, a Senat te ustawy zatwierdza i uważam, że no nie powinni się znajdować tam przedstawiciele partii, tylko ludzie niezależni. Kandydaci zapowiadają kolejne konferencje, w trakcie których będą omawiać poszczególne punkty programu. O polityce dzisiaj też w rozmowie dnia gościem Anny Trzcińskiej będzie Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Początek programu o godzinie 19. Humor i niespożyta energia. Ulicami Kamienia Krajeńskiego przeszli uczestnicy 4. kapeluszowego Marszu Seniorów. W ten sposób pokazali, że młodość to stan ducha. Ja już biorę 4. rok tutaj w Kamieniu udział, bo jeździmy z seniorami z Więcborka. Nam się to podoba, to jest takie urozmaicenie czasu. Co na tym kapeluszu pani widać dokładnie? Proszę o nim opowiedzieć. Tam jest tak, młoda para chce się pobrać, ale jeszcze się zastanawia ta pani młoda, którego pana wybrać. Seniorzy przede wszystkim bardzo chcą się bawić i chcą pokazać, że mają duży dystans do swojego wieku, że w dalszym ciągu są aktywni i że takie spotkania, które jednocześnie ich integrują, sprawiają im ogromną przyjemność i radość. My po raz czwarty już organizujemy ten marsz kapeluszowy i jak widać gości mamy coraz więcej. Cieszy się to ogromną popularnością. Właściwie cała miejscowość, cały Kamień Krajeński bawi się razem z nami. A teraz u nas informacje sportowe. Maciej Pieszczyński, dzień dobry.
Dzień dobry. JP Prince nie jest już zawodnikiem Enea Astorii Bydgoszcz. Klub poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o rozwiązaniu umowy z koszykarzem, a przed chwilą o godzinie 18.30 rozpoczęło się spotkanie zawodników i sztabu szkoleniowego Asty z kibicami. Klub przygotował wiele atrakcji, a punktem kulminacyjnym będzie oficjalna prezentacja zespołu, która rozpocznie się o godzinie 20.00 w Artego Arenie. Relacja z tego wydarzenia w naszym serwisie około 21.15. Zapraszam. To były pionierskie czasy. Dokładnie 5 września 1994 roku Telewizja Bydgoszcz rozpoczęła nadawanie programu miejskiego. Wtedy zbliżenia to był serwis Dzisiaj. Wiele się od tamtej pory zmieniło. Od siedziby przez realizowane programy po technologię i zasięg. Część osób za to niezmiennie od ćwierć wieku związana jest z bydgoskim ośrodkiem Telewizji Polskiej. Zapraszam teraz Państwa w nieco sentymentalną podróż w przeszłość. 5 września 1994 roku Telewizja Bydgoszcz rozpoczęła nadawanie. Na dachu przy ulicy Konarskiego, gdzie mieściła się redakcja, zamontowano antenę i nadajnik małej mocy. Proszę Państwa, uruchomienie programu miejskiego, który trwa przecież kilkanaście godzin na dobę, to przy naszych warunkach sprzętowych graniczyło z cudem albo z czarną magią, jak kto woli. Warunki były trudne. Brakowało miejsca do realizacji programów, mało było sprzętu, a ekipy realizacyjne i dziennikarze pracowali nawet nocą, żeby wypełnić antenę. To miało jednak także zalety. Pomysłowość i kreatywność przekraczały granice, a pracownicy tworzyli telewizyjną rodzinę. A Boże! Ćwierć wieku temu widzowie polubili takie programy jak Antykwariat, Piraci. Popularnością cieszył się Koncert Życzeń. Krasnal Tymoteusz bawił wtedy najmłodszych, a ci trochę starsi widzowie uwielbiali teleturnieje. W marcu 1996 roku na Maszcie w Trzeciewcu uruchomiono nadajnik, dzięki któremu program odbierało 2,5 miliona mieszkańców województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. W czerwcu 2001 roku rozpoczęła się przeprowadzka ośrodka do nowego budynku przy ulicy Kujawskiej 7. Na przestrzeni lat zmieniała się technologia, za to część reporterów niezmiennie pozostaje w bydgoskim oddziale. Dopóki nie będzie zmian, chociażby na takiej ulicy, spokoju też prawdopodobnie nie będzie. Rok 2003 to przełomowy czas dla dziennikarzy TVP Bydgoszcz. Jarosław Lewandowski i Przemysław Wiśniewski wyjechali do Iraku relacjonować dla wszystkich programów informacyjnych TVP misję polskich żołnierzy. Nie pomoże puder z róż, kiedy buzia stara już. Buzia po 25 latach niezmiennie uśmiechnięta. Mirosław Wysocki dziś specjalizuje się w tematyce sportowej. Urszula Guźlecka zajęła się głównie tematami związanymi z kulturą. Jarosław Lewandowski nadal w redakcji informacyjnej, już jednak nie jako reporter, a szef zbliżeń, wydawca programu i prezenter stacji. Podobnie jak Małgorzata Rogatty, wydawca i prowadząca serwis informacyjny oraz programy publicystyczne. Również ci, których nie widać na antenie. Od 25 lat związani są z bydgoskim oddziałem Telewizji Polskiej. Programy dziś realizowane są w dużych studiach przy użyciu nowoczesnego sprzętu, a tematy w nich poruszane są tak różnorodne, by każdy znalazł propozycję dla siebie. Niezmiennie od 25 lat na antenie można oglądać serwis informacyjny. Dzisiejsze zbliżenia zmieniły jednak nazwę. W latach 90. to była audycja Dzisiaj. Dziennikarze byli wielokrotnie nagradzani. W 2007 roku oraz w latach 2013-14-15 zbliżenia zdobywały Grand Prix na przeglądzie konkursie programów regionalnych oddziałów TVP. 25 lat to dużo czasu, wiele wspólnie zrealizowanych programów i poznanych ludzi. Miło jest powspominać, jednak dziennikarska ciekawość powoduje, że stawiamy sobie też pytanie, co przed nami? Wydaję kasetę teraz. Na pewno tak jak 25 lat temu liczymy na Państwa obecność, chociaż już nie tylko przed telewizorami, bo przecież można nas znaleźć przez całą dobę w internecie, chociażby na stronie www.bydgoszcz.tvp.pl. Tam też znajdą Państwo na przykład informacje o pogodzie, które teraz przedstawi Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Dzisiejszy dzień upłynął nam jeszcze z letnią pogodą. Na termometrach dzisiaj 22-23 stopnie. Jutro w regionie również sporo pogodnego nieba, ale już nieco chłodniej, na termometrach maksymalnie 18 stopni. Jednak kumulacja chłodu i ponurej pogody nastąpi w weekend, gdyż w weekend na termometrach zobaczymy maksymalnie 16-17 stopni. Dodatkowo przez cały dzień mogą występować przelotne opady deszczu. Tak więc jesień daje nam powoli do zrozumienia, że jest już na horyzoncie, chociażby w postaci
postaci dojrzewających kasztanów. Miejmy jednak nadzieję, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i to ciepło niebawem do nas powróci. Szczegóły już za moment. Zapraszam. To była Dagmara Moranowska. My kończymy główne wydanie zbliżeń o godzinie 19:00. Rozmowa dnia, nasz wieczorny serwis o godzinie 21:00. Dziękuję Państwu za spotkanie i do zobaczenia.